Siła z Wybrzeża, Magdalena Wałdoch, witam serdecznie. Moim dzisiejszym gościem jest rozgrywający Wybrzeża Gdańsk, Hubert Kornecki. Witam Cię, Hubercie. Witam. Może na początek, co zadecydowało o tym, że zarówno Ty, jak i Twój młodszy brat zdecydowaliście się grać w piłkę ręczną? Jak to się zaczęło? To był zupełnie... to był przypadek. Po prostu na lekcji WF-u mieliśmy do wyboru biegi przełajowe na kilometr. Lub y, zawody w piłki ręcznej. Y, to była piąta klasa podstawówki. Ja, mój brat i w sumie kilku kolegów. Y, ja i brat jesteśmy z Matyniowa, kilku kolegów jeszcze z Miedzieży. Szkoła była w Miedzieży. W sumie to praktycznie jedna wioska, można powiedzieć. I właśnie tak wyszło, że z, z, zdecydowaliśmy z kolegami, że pojedziemy na zawody w piłki ręcznej, ponieważ jest tam mm. <laughs> piłka, można rzucać nie, nie tylko. Można do przodu biegać i w sumie tam przeskakiwać przez jakieś przeszkody. Wyruszyliśmy na takie zawody, nie pamiętam w sumie gdzie była pierwsza runda. Wiem, że do dru w drugiej rundzie pojechaliśmy na zawody do Końskich. Nasze pierwsze zawody, pojechaliśmy tam zawodnicy ze szkół w Końskich, podstawowej, ze szkół podstawowych. Już jakoś tam mieli jakieś treningi, już byli zapisani do Koneckiego Stowarzyszenia Sportowego Piłki Ręcznej w Końskich. Do klubu. Już tam mieli pierwsze swoje treningi za sobą. My, totalnie świeżacy, jeśli można tak powiedzieć, yy, ograliśmy wszystkich bodajże tam 15 bramkami. No i pewien taki starszy trener, Marian Panek, yy, zauważył nas. Po, po zawodach podszedł do naszej pani od WF-u. Powiedział, że zacznie do nas przyjeżdżać na Miedzierze na treningi. No taka fajna historia. Yy, trener do nas przez pierwszy miesiąc przyjeżdżał, mamy na, na Miedzieży taką małą halkę. Pierwszy trening nie zapomnę, to był trening 4 godziny prawie. Uczyliśmy się podawać, yy, poruszać na boisku. Trener nam układał rękę do podań, do rzutów. No, Mateusz, mój brat, od początku był stawiany na bramce. Myślę, że to było jego powołanie on lubił, lubił bronić. No, i tak się zaczęło. No. Później nasza szkoła, nasza pani właśnie łofistka, jakoś doszła do porozumienia z władzami klubu KZSPR z prezesem, że będziemy dojeżdżać do Końskich autobusem szkolnym. No, i wspólnie, właśnie naszą paczką, dojeżdżaliśmy tam do Końskich na treningi i pierwszym naszym sukcesem po. W dziewięciu miesiącach gry w piłkę ręczną było zajęcie szóstego miejsca w Mistrzostwach polskich Młodzików. W międzyczasie w zawodach szkolnych samymi chłopakami z Miedzieży, bo po 9 miesiącach to był już zespół KZS Peru Końskie. Po sześciu miesiącach gry z właśnie taką paczką z Miedzieży chłopaczków zdobyliśmy trzecie miejsce w zawodach wojewódzkich. Organizacyjne zawody klubu Wiwe Kielce. Mała Liga Piłki Ręcznej bodajże to się nazywało. No i pierwszym sukcesem moim i brata było w tych zawodach to, że zostaliśmy najlepszymi zawodnikami tego turnieju. Ja zostałem najlepszym zawodnikiem, a mój brat najlepszym bramkarzem. Dostaliśmy wtedy fajne nagrody, bo to były takie no, dość, dosyć drogie i super fajne takie rowery. To się BMX-y chyba? To się nazywało? Czy się nazywa dalej. <grych> no i tak się zaczęło. No już po tych pierwszych sukcesach już zostaliśmy w piłce ręcznej. Jak długo graliście z bratem razem? Z bratem od początku. Mój brat jest młodszy ode mnie o rok. Mama zdecydowała, że pójdzie rok wcześniej do szkoły, i w sumie od początku trzymam się z bratem. I tak jak mówię, tak jak się zaczęło, tak już do tej pory, znaczy no do, tej pory, do tej pory gramy. A graliśmy do końca wieku juniorskiego. Do końca juniorskiego i co było dalej? Dalej była taka sytuacja, bo wiek juniorski zakończyliśmy naszym <laughs> skromnie, może powiem, nie skromnie czwartym mistrzostwem polski juniorów w rozgrywkach młodzieżowych. Dostaliśmy ofertę z klubu z Mielca. Wtedy klub z Mielca zajął trzecie miejsce w rozgrywkach Superligi, w mistrzostwach Polski. Zdecydowaliśmy, że, to znaczy ja zdecydowałem, że idę, wybiorę się do Mielca, będę wam walczył o skład. No, a brat zdecydował, w sumie, tam miał bardzo dużą konkurencję na bramce. Zdecydował, że jeszcze rok pozostanie w Końskich. Myślę, że na dobre mu to wyszło, bo zdobył jeszcze troch, troszkę doświadczenia. Rok później poszedł do Zabrze i z Zabrzem teraz w ostatnim sezonie zdobył właśnie brązowy medal. Także ja teraz chciałbym powtórzyć ten wynik, a może nawet coś więcej, lecz jeszcze troszkę, troszkę pracy przede mną. Jak wyglądała twoja droga do Wybrzeża po Mielcu? Bo w Mielcu chyba nie grałeś długo. W Mielcu nie grałem za dużo, choć bardzo miło wspominam czas spędzony tam. Super atmosfera w drużynie, w szatni. No naprawdę, fajni chłopacy. Bardzo miło wspominam Rafa Glińskiego, który dużo mi podpowiadał. Graliśmy na jednej pozycji. No niestety nie, nie spędzałem za dużo minut na, na boisku i zdecydowałem wybrać się do prezesa na rozmowę. Zdecydowałem, że chciałem wrócić do końskich jeszcze na pół roku wypożyczenia ograć się, bo potrzebowałem jej od naboisku. To było widać w późniejszych meczach. No i, i droga do wybrzeża się zakończyła tak, że dostałem telefon od trenera Damiana Wleklaka, który przedstawił mi ofertę, przedstawił mi wizję zespołu. W sumie zastanawiałem się kilka dni nad tym, bo miałem jeszcze opcję powrotu do Mielca. Tam wiedziałem, że też odchodzi Adam Babicz. Kilku rozgrywających też zastanawiałem się, czy jeszcze raz nie spróbować swoich sił, nie, nie, nie zawalczyć o pierwszą siódemkę. Lecz zadecydowało też o tym to, że mam bardzo dużo kolegów, z którym się znam z reprezentacji młodzieżowej. No i no wybrałem wybrzeże. Super, jestem z tego zadowolony. Widać, wynik wynik się udało zrealizować jakim było awans do Super i teraz walczymy o utrzymanie w Super Lidze. Mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć ten cel, a w późniejszych latach już może zbudujemy zespół na miarę taki, aby powalczyć o coś więcej, czyli medal jakiś. O miejsce w pierwszej siódemce walczysz z Kacperem Adamskim i Krzyśkiem Mogielnickim. Krzyś był już tutaj, mówił, że wasza rywalizacja jest jak najbardziej zdrowa. Jak ty to widzisz? <gry> no, rywalizacja jest na pewno zdrowa. Myślę, że super się uzupełniamy, bo gdy jednemu nie idzie, drugi wchodzi i robi tą samą robotę. Myślę, że Krzysiu w ostatnim czasie miał właśnie troszkę spadek formy. Ja za to troszkę, troszkę poszedłem w górę. No i cieszę się, bo w ostatnim meczu Krzysiu pokazał, że już troszkę się odbudowuje i mam nadzieję, że w następnych meczach będziemy mogli się super uzupełniać, a to na pewno pomaga na boisku. Gdański klub charakteryzuje się wyjątkową, wręcz rodzinną atmosferą. Jak ty się tu odnajdujesz? Odnajduję się super. Atmosfera w drużynie jest naprawdę fajna. Organizacja klubów bardzo mi się podoba. Jestem zadowolony, że akurat trafiłem do Wybrzeża. Tutaj Kiwis poszedł o krok dalej, ponieważ pyta, z którym z zawodników dogadujesz się najlepiej? Podchwytliwe. Nie ma takiego zawodnika jednego. Z każdym zawodnikiem dogaduje się. Bardzo dobrze. Jesteśmy kolegami na boisku, jak i poza nim, i. No naprawdę, nie, nie mogę wskazać jednego zawodnika. Kim, jeśli nie jeszcze byłby dziś Hubert Kornecki? Hubert Kornecki byłby zapewne muzykantem, <grybujesz> ponieważ uczęszczałem do szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Końskich. Grałem na trąbce. Zresztą wspólnie z bratem chodziłem do muzycznej. Brat grał na klarnecie i mój kumpel, również tam z miedzieży, z którym graliśmy w końskich, obecnie gra w głogowie, również chodził do szkoły muzycznej i grał na gitarze. I w sumie, gdybyśmy nie, nie zaczęli grać w piłkę resztą, myślę, że taki pomysł na pewno by wpadł nam do głowy. Byśmy założyli po prostu zespół muzyczny. To może na koniec kariery? Na koniec kariery myślę, że ciężko, bo od kilku lat już, już nie gramy na instrumentach. Na pewno gdybym poćwiczył troszkę, myślę, że coś bym zagrał, ale już to na pewno nie jakieś, nie jakieś koncerty. <grych> I tutaj właśnie jedna z fanek, przypuszczam, że znajomych, e, chciałaby wiedzieć, czy bracia Kornetcy definitywnie zakończyli karierę muzyczną. Mm, nigdy nie mów nigdy. <głos> <głos> nie, myślę, że myślę, że jednak zakończyliśmy i, i raczej, raczej już nie będziemy muzykami. <noise> Wspomniałeś wcześniej o wyjątkowej braterskiej więzi, która was łączy. Czy z bratem często rozmawiacie o piłce ręcznej, czy raczej wolicie unikać tego tematu? Rozmawiamy o piłce ręcznej. Zawsze, gdy do siebie dzwonimy, gdy się widzimy, widujemy, tak samo to jest nasz temat przewodni. Również są inne, inne tematy, jak na przykład wędkarstwo, lub jakieś spotkania towarzyskie z innymi osobami, z kolegami, jakieś wyjścia na imprezy, bo też się zdarzają nam sportowcom. <laughs> Także, ale raczej, raczej o piłce ręcznej. Nasza rodzina też często nam zadaje bardzo różne pytania. Chcą się dowiedzieć, jak to jest grać w Ekstraklasie z innymi zawodnikami i zawodnikami, w sumie z gwiazdami piłki ręcznej polskiej. Także to jest nasz temat. I kolejne pytanie o brata. Na pierwszy rzut oka widać, że Mateusz ma pewniejsze miejsce w składzie górnika niż ty w Wybrzeżu. Tutaj oczywiście można z tym polemizować, ale czy z tego powodu wasze stosunki w się nutka zazdrości? Nie, skąd? Ja jestem zawsze za bratem, bardzo mu dopinguję, on mnie też dopinguje. Nie, nie ma, nie ma żadnej nutki zazdrości, pracujemy bardzo ciężko, w sumie mamy też nadzieję, że kiedyś wspólnie zagramy, czy to w klubie, może w reprezentacji, bardzo bym chciał. Ale tak jak mówię, nie? raczej nikt tutaj nie jest zazdrosny o miejsce w składzie. W meczu z górnikiem rzucałeś yy, bratu karnę, ale w innych meczach zdarza się to sporadycznie. To znaczy, że masz wyjątkową receptę tylko na brata? I tutaj kolejne pytanie, czy był to pomysł trenerów, czy raczej twoja inicjatywa? W sumie to Nie wiem, czy ja to była inicjatywa i czy to był pomysł trenerów. Na pewno byłem bardzo zaskoczony, gdy, po, gdy trenerzy wytopowali mnie, bym podszedł do rzutów karnych na brata. W sumie brata też w tym momencie nie było na boisku i on dopiero y, zmienił się z Sebastianem Suchowiczem. No, gdy podszedłem do karnego, przypomniałem się czasy, kiedy na treningu rzucałem bratu. Jakoś tak się tak wyszło, że te dwa karne mu rzuciłem. Brat też był zaskoczony, że rzucałem te karne, nie był w ogóle przygotowany na to. Y, on raczej wypratywał Łukasza Rogulskiego bądź Adriana Kondratuka. Element zaskoczenia z naszej strony. Szkoda, tylko że przegraliśmy tak wysoko, ale jak na razie, między mną a bratem jest wynik 2-0. No to już już zapowiedział, że czeka na rewanż. Czeka na rewanż. Raczej, raczej nie, nie będzie miał łatwo. Tak mi się wydaje. Brzmi groźnie. Mimo częstych meczów i jeszcze częstszych treningów, jednak, co już też wspomniałeś wcześniej, znajdujecie jakiś tam wolny czas. No i co wtedy robisz? W wolnym czasie. Lubię spać. <noise> lubię oglądać telewizję. To, no, tak się najlepiej relaksuję i odpoczywam między treningami i między meczami. Bo no, nie ma co ukrywać, treningi są ciężkie. W meczach też dajemy z siebie 100%, ponieważ no, w każdym meczu walczymy o życie. Czasami też yy, lubię, z, lubimy ze znajomymi yy, gdzieś wyjść w jakieś ciekawe miejsce, a Zjeść w jakiejś ciekawej restauracji, także dla znajomych też znajduję czas. No i z, z racji tego, że w Gdańsku jestem dopiero rok, lubię też pozwiedać trochę to, to miasto, i Bo ciekawi, mnie, ciekawi mnie niektóre miejsca właśnie. Widoczna jest ogromna różnica między pierwszą ligą a superligą. Czy poza poziomem sportowym zmieniło się coś jeszcze? Na pewno podejście. Bardziej się skupiamy na tym, ponieważ w pierwszej lidze były mecze, w których nie, nie musieliśmy podchodzić na 100% albo 120% skoncentrowani, a wygrywaliśmy je różnicą 10 bądź 15 bramek. Tutaj skupienie musi być w każdej chwili koncentracja, to, jest, to są naprawdę bardzo ważne. Elementy. Za wami spotkanie z Vive Ronem Kielce, niekwestionowanym hegemonem. Sprawiliście tam sporą niespodziankę. Jak ty z perspektywy zawodnika oceniasz to spotkanie? Spotkanie, nie powiem, należało do ciężkich meczów i myślę, że ten wynik jest spowodowany tym, że podeszliśmy do tego meczu bardzo wyluzowani, może tak powiem. Przed meczem były żarty. Raczej, znaczy, nie spodziewaliśmy się, że ugramy, ugramy tutaj jakieś punkty, lecz każdy w głowie miał poukładane, byliśmy na tyle zmotywowani, że, że po prostu walczyliśmy jak równy z równym. I myślę, że gdyby nie kilka naszych błędów, może, może by się coś udało jeszcze ugrać. Tak z każdą minutą na boisku. Nabieraliśmy wiary w siebie. Myślę, że fajne doświadczenie. Wyraźnie widać, że każdy z was zrobił ogromny postęp, nie tylko od czasów pierwszej ligi, ale nawet pierwszej kolejki Superligi. Powiedz, czy spodziewałeś się tak szybkiego rozwoju? Czy spodziewałem się? No... Ciężkie pytanie, czy spodziewałem się. Na pewno wiedzieliśmy, że z każdym meczem doświadczenie, które będziemy nabierać, będzie pro, będzie prezentowało i wyniki będą na pewno coraz lepsze i myślę, że to widać w porównaniu z pierwszymi meczami w SuperLize pierwszymi kolejkami a tym, co zaprezentowaliśmy w ostatnich kolejkach, no widać mega różnice i no i myślę, że jeżeli taki postęp będziemy czynić z meczu na mecz, to te punkty, które Będziemy zdobywać, dadzą nam, mam nadzieję, utrzymanie. Miejmy nadzieję, że e, ósme miejsce, bo to gwarantuje play-offy i właśnie spokojne utrzymanie. W tych meczach Superligi stajecie przeciwko utytułowanym i znanym zawodnikom. Czy jest jakiś konkretny gracz, obok którego chciałbyś stanąć na boisku? Jeśli nie tylko w Superlidze, to chciałbym zagrać u boku Andy'ego Schmidta z Reine Carluen. To jest mój idol i myślę, że mój styl gry, który prezentuje właśnie nawiązuje też do niego i generalnie na nim się wzoruje. Dzięki Super Lidze jesteście też coraz bardziej rozpoznawalni. Czy już na swojej skórze odczułeś tę sławę? Może w swoich rejonach rodzinnych. Tam na pewno, gdy wracam do domu, jestem już trochę rozpoznawalny. Ludzie wiedzą, że występuję w Super W Gdańsku jeszcze się z, z tym nie spotkałem. I na razie się z tym dobrze czuję. I jakie są Twoje cele jako zawodnika? No, na ten moment jest to dobra gra w Wybrzeżu, i wspólnie z kolegami chcielibyśmy się utrzymać. Super lidze. A w przyszłości na pewno chciałbym zdobyć Mistrzostwo Polski. Chciałbym wystąpić również w reprezentacji. Mam nadzieję, że kiedyś to nastąpi. Ale tak jak mówię, jestem na razie realistą. Wolę pracować niż gdzieś wybiegać daleko w przód. To była Audycja Siła z Wybrzeża, a moim dzisiejszym gościem był Hubert Kornecki. Dziękuję Ci, Hubercie, za rozmowę. Dziękuję bardzo. A już za dwa tygodnie na Wasze pytania odpowie Bramkarz Wybrzeża, Artur Chmieliński. Pytania już dziś możecie nadsyłać w wiadomościach prywatnych na profilu Wybrzeża Gdańsk na Facebooku. Do usłyszenia.